Czy zdajesz sobie sprawę, jak ciężko być cezjatką? Jak różnice kulturowe mogą wpłynąć na twój związek? Dzisiaj będzie o tym odcinek. Ja nazywam się Rafał Barana, to jest Życie na Filipinach. Ale oczywiście na początku najważniejsze. Jeżeli interesuje Was życie na Filipinach, chcecie wiedzieć, jakie są ceny, jak się tutaj przeprowadzić, jak się żyje w ogóle na Filipinach, zapraszam Was do subskrypcji tego kanału, no i kliknięcia łapkę w górę. Dziękuję, no i zaczynamy. Pewnie większości z Was Wam się wydaje, że ja mam idealny związek z moją żoną Christine, Filipinką. No niestety, słuchajcie, tak nie jest. Oczywiście są wzloty i upadki, jak to w normalnym małżeństwie. I tutaj akurat to się niczym nie różni od takiego normalnego europejskiego małżeństwa. Oczywiście jesteśmy ze sobą już ponad chyba 6 lat w tym momencie, jesteśmy 4 lata po zawarciu związku małżeńskiego na Filipinach. No i jakoś nam się układa. Mamy jedną wspaniałą córkę, Emilię, która za miesiąc dokładnie kończy 3 lata, więc jesteśmy szczęśliwi. No oczywiście, tak jak mówię, mieliśmy swoje gorsze, lepsze momenty. No i o tych momentach dzisiaj będzie i o tych sytuacjach, jakie właśnie obcokrajowcy mają problemy z Filipinkami w związkach, będzie ten odcinek. Pierwsze, co najważniejsze, to słuchajcie, to jest wiek waszej partnerki. Jak pewnie zdajecie sobie sprawę, to są Filipiny, to jest Azja, więc większość tutaj panów przyjeżdża po to, żeby poznać bardzo młodą dziewczynę albo bardzo młodą żonę. No bo oczywiście w Europie by to pewnie dziwnie wyglądało, no ale jeżeli jest w Azji i spotyka się z 2 razy młodszą kobietą od siebie, no to tutaj to wygląda normalnie. Słuchajcie, no tak, można tak powiedzieć, bo tutaj to normalnie tak wygląda. Przeważnie tak to wygląda, że właśnie jest dużo takich obcokrajowców z różnych krajów i to nie mówię tylko i wyłącznie o Polakach, ale tak samo z Australijczyków, Amerykanów, z Wielkiej Brytanii, no wszystkich tak naprawdę narodowości, którzy mają bardzo dużo młodsze żony od siebie. Czasami nawet 2 razy, albo nawet więcej niż 2 razy, też o takich przypadkach znam. No i nie będę tutaj, słuchajcie, Krzysztofem Kolumbem, jeżeli Wam powiem, że jeżeli taka duża różnica wieku jest między Wami, no to będzie jakiś na pewno zgrzyt w związku. Bardzo często to po prostu wygląda tak, że no, te osoby są razem, ale też jakby nie są razem. No śmiesznie to po prostu czasami wygląda, ponieważ na przykład taka osoba, ten pan przychodzi do restauracji i siedzi z tą żoną, ona siedzi cały dzień na telefonie komórkowym, w zasadzie z nim nie rozmawia. No nie wiem, ja rozumiem, że spędzają cały dzień ze sobą, ale zawsze jest jakiś powód do normalnej rozmowy, do poruszania jakiegoś tematu, czy to ci smakuje, czy to nie. No ona po prostu przy nim siedzi i używa tego telefonu cały czas. Dlaczego? No to nie jest jej wina, bo normalne kobiety pewnie by z tobą rozmawiały, natomiast jeżeli ona jest 20-paroletnią dziewczyną, a ty jesteś w wieku po 50 czy 60, no to raczej nie macie wspólnych tematów. Na pewno nie będzie tych tematów za dużo. I tutaj tak samo będzie w Europie, tak samo będzie w Azji. Różnica wieku robi różnicę. Jeżeli chcecie z kimś porozmawiać, to znajdźcie sobie kogoś w swoim wieku, no albo troszeczkę młodszego. Z wiekiem partnerki dochodzi też jej taka jakby dojrzałość do mediów społecznościowych. Ja to tak to zawsze nazywam. Mniej więcej chodzi o to, że jeżeli jesteście z dużo młodszą partnerką, na pewno będziecie się wkurzać o to, że ona wszystko wrzuca na media społecznościowe. Starsza kobieta, bym powiedział, raczej czego nie będzie robiła na Filipinach, młodsza, gdziekolwiek nie pójdziecie, cokolwiek nie zrobicie, będziecie to mieli w social media, a szczególnie na Facebooku, który jest chyba najbardziej popularną platformą na Filipinach, zresztą chyba też i na całym świecie. Po prostu każde wasze wyjście musi się wiązać ze zrobieniem multum zdjęć i musicie się po prostu do tego przyzwyczaić. Jeżeli będziecie w związku z Azjatką czy też Filipinką, pamiętajcie, że to jest całkowicie inna mentalność, jeżeli chodzi o kulturę. Albo tak samo nawet i chodzi o rodzinę. Rodzina dla nich zawsze jest najważniejsza i zawsze będą chcieli ją wspierać. Wiele razy już to tłumaczyłem w różnego rodzaju filmikach, więc te filmiki na pewno macie w opisie tego filmiku, więc jeżeli ten filmik Wam się podoba, musicie nadrobić też tamte filmiki, bo tam jest to dokładnie wyjaśnione. No ale mniej więcej chodzi o to, że po prostu rodzina jest najważniejsza, że rodzina zawsze będzie może nie na pierwszym miejscu, ale na pewno na pierwszym albo drugim miejscu, że ta dziewczyna będzie chciała ją wspierać. Czasami bardzo, w sumie to bardzo często dochodzi do właśnie awantur w związkach przez to, że ta dziewczyna jest tak zaangażowana w to życie rodzinne, nie planuje albo nie myśli o swoim tak naprawdę życiu rodzinnym, ale myśli o tym, co się dzieje u rodziny i ona chce tak naprawdę z nią być cały czas, 24 godziny na dobę, bo tak są po prostu zżyci ze sobą i tak są po prostu wychowani. I ja wiem, że bardzo często dochodzi w związkach właśnie do awantury na ten temat, że dlaczego ta rodzina jest cały czas, dlaczego wszyscy tak tutaj musimy im pomagać. No to jest, słuchajcie, inna kultura i trzeba to zrozumieć. Jeżeli to zrozumiecie, na pewno będziecie mieli mniej problemów w związkach.
Kolejna sprawa, słuchajcie, to jedzenie. I to tak samo w moim związku, bardzo długo z tym walczyłem, ale też słyszałem o dużej ilości innych związków, którzy faceci też z tym walczyli. Mniej więcej chodzi o to, że dobry, bogaty facet to spasiony facet, dosłownie. Tak to wygląda na Filipinach. Jeżeli masz brzuch, jesteś większy, to znaczy, że masz pieniądze. Pewnie może w Polsce kiedyś też tak było, na Filipinach jest tak obecnie. Jeżeli jesteś większym facetem z brzuszkiem, to znaczy, że tobie się powodzi, że rodzinie się powodzi, no bo macie dużo jedzenia. Dlatego, jeżeli będziecie z Filipinką, na przykładowo z moją żoną, ja też tak byłem na samym początku, po prostu dostawałem takie porcje jedzenia, że no dosłownie w Polsce to chyba cała rodzina by to moja zjadła na obiad, a ja to dostawałem jako sam. Dochodziło do tego, że po prostu do bezsensownych kłótni, bo ja już tłumaczyłem jej, proszę cię, daj mi mniej jedzenia, bo ja nie jestem w stanie tego zjeść. Nawet nie macie pojęcia, ile Filipińczycy są w stanie ryżu zjeść w ciągu dnia, albo no, ogólnie Azjaci. Ale Filipińczycy są po prostu mistrzami świata w tym. To po prostu jest tak, jakby 5 porcji normalnej osoby na jeden posiłek, do tego jakieś mięso, jeszcze inne pierdoły i warzywa. No i słuchajcie, i oni są w stanie to zjeść. Nie wiem, jak oni to robią, nie wiem, dlaczego są tak chudzi, ale ja nie jestem w stanie tego po prostu przeżyć. Wyobraźcie sobie, że na przykład kupujecie ryż w saszetkach, co te saszetki są chyba bodajże po 50 gram, nie mylę się, albo po 20 gram, nie wiem. No ale tak czy inaczej macie te 4 saszetki w takim pewnie kartonowym opakowaniu. No i normalnie jedna saszetka jest taka na jedną, na dwie osoby, nawet żeby się podzielić. Na Filipinach przykładowy Filipińczyk zjadłby pewnie całe opakowanie tego. Także pamiętajcie, bo to bardzo często jest właśnie problem w związkach, że trzeba to wyjaśnić na samym początku. Jakie porcje, jakiej wielkości. Pomimo tego, że wyjaśnicie to pewnie z 3-4 razy, i tak wasza partnerka będzie wam przynosiła 3 razy większą porcję niż chcecie. Kolejna sprawa i słuchajcie, to jest chyba najczęściej spotykany problem w związkach właśnie Europejczyków z Azjatkami. To jest tak zwana drama filipińska. Na temat dramy filipińskiej nagrywałem już osobny odcinek. I macie linka tutaj i macie linka też w opisie. Zobaczcie sobie ten odcinek, bo tam jest wszystko dokładnie wyjaśnione. Od tego powinniście w ogóle zacząć wasze związki z Filipinką. Oglądajcie, co to jest drama filipińska, tam będziecie mieli wszystko wyjaśnione. Kolejna rzecz, do której chciałbym jeszcze wrócić, to jest właśnie tak zwana dziewczyna z telefonem. Ja to zawsze tak nazywam, dziewczyna z telefonem, bo to czasami bardzo śmiesznie wygląda, kiedy widzę na przykład, przychodzę do restauracji, zamawiam sobie coś i nagle tak się zaczynam rozglądać po stolikach, zobaczyć, może ktoś znajomy jest, może ktoś gdzie indziej tam siedzi. Rozglądam się po stolikach, no i widzę po prostu jakichś panów, którzy coś tam jedzą sobie smacznego, no a dziewczyna siedzi naprzeciwko, czy też żona, no i siedzi na telefonie i też je. I ogólnie bym to zrozumiał, bo też jestem osobą, no powiedzmy, informatyczną i pracuję w social media, więc co chwilę ten telefon sprawdzam, co chwilę dostaję jakąś wiadomość, no i po prostu zerkam na to. No ale to nie wygląda tak, to po prostu ta dziewczyna siedzi przez cały czas, jeżeli są w restauracji, na tym telefonie. I Filipinki uwielbiają korzystać z telefonu. Słuchajcie, to jest naprawdę no śmieszne, bo tak jak mówię, siedzicie w restauracji, widzicie 3 pary, które siedzą, żadna ze sobą nie rozmawia, i wszyscy siedzą na telefonach. Dla mnie to jest przerażające. My jak teraz z żoną idziemy w ogóle gdzieś do restauracji, to tylko i wyłącznie na moment wyciągamy telefony, żeby czasami właśnie zrobić zdjęcia na przykład potraw, żeby to później nawet komuś pokazać, czy wysłać na przykład do rodziny zdjęcia, że byliśmy w restauracji, żeby zobaczyli, jak Mija rośnie, jak się Mija uśmiecha i tak dalej, i tak dalej. No ale później chowamy telefony, bo to też jest taka nasza zasada. Nie korzystamy, staramy się nie korzystać oczywiście z tego, i skorzystamy z naszego wolnego czasu, że możemy właśnie siedzieć razem, jeść obiad, czy kolację, czy śniadanie, tak jak zresztą właśnie dzisiaj. Nie wiem, czy widzicie, ja jestem właśnie w Henry Resort, czyli w tym miejscu, to też parę razy już wcześniej nagrywałem, a akurat tam gdzieś za rogiem siedzi Christine z Emilią. Specjalnie poszły tam, zamówiły śniadanie, śniadanie zresztą na mnie też czeka, bo ja chciałem nagrać odcinek w spokoju i w ciszy. No wiecie, jak to jest z małym dzieckiem. Kolejna sprawa, słuchajcie, to jest bariera językowa. I tą barierę językową można rozumieć na kilka różnych sposobów. No oczywiście, ja to tłumaczyłem wiele razy, Filipiny, jeżeli chodzi o poznawanie azjatyckich kobiet, jest no, jednym z lepszych krajów, dlatego że tutaj jest drugim językiem obowiązkowym, jest język angielski, więc siłą rzeczy każdy praktycznie Filipińczyk rozumie coś po angielsku. Może nie każdy mówi po angielsku płynnie, no ale jeżeli już poznacie jakąś dziewczynę, która jest na tyle wykształcona i z roku na rok to jest tak naprawdę lepiej, będzie znała lepiej ten angielski. Więc tutaj wspominam o tym, bo ja pamiętam sytuacje takie, że na przykład
miałem znajomych, którzy mieli dziewczyny z prowincji, które wstydziły się mówić po angielsku. Oczywiście, słuchajcie, one wszystko rozumiały, co ta osoba do nich mówiła, kiwały głową, tak, tak, nie, nie, wszystko okej, ale nie znały na tyle tego angielskiego, żeby po prostu wyjaśnić do końca sytuację. No wiecie, jak czasami to jest, że na przykład jesteście z kimś w związku, no i nagle tak jakby brakuje wam słów, żeby wyjaśnić tą sytuację, żeby wyjaśnić swój punkt widzenia, bo po prostu tych słów brakuje. I do tego właśnie dochodziło w tych związkach, że no, z punktu widzenia faceta wszystko było ok, no bo on był w stanie się wysłowić, wytłumaczyć, wyjaśnić sytuację, wyjaśnić problem, czy wszystko inne zrobić. Natomiast ta dziewczyna blokowała siebie przez to, że nie znała języka. I to naprawdę był problem, bo ta frustracja w niej narastała z czasem. To już nie była jedna sytuacja, gdzie ona tam nie wyjaśniła wszystkiego, to były kilka sytuacji. No i tak z miesiąca na miesiąc po prostu do tych sytuacji coraz więcej dochodziło, aż w końcu ona chyba bodajże zrezygnowała, zerwali ze sobą właśnie przez to, że ona była wkurzona, że nie jest w stanie się z nim tak do końca dogadać. No i to jest ważne, żeby ty, który będziesz miał dziewczynę, czy też żonę Filipinkę, czy Azjatkę, pamiętał o tym, że może właśnie ją to blokuje. Czy ona tak naprawdę w stanie jest na pewno się wypowiedzieć konkretnie? Czy ona się właśnie nie blokuje? Bo to jest ważne, żebyście to rozumieli. Na pewno będzie to chodziło do mniejszej ilości kłótni przez to, jeżeli taka sprawa zostanie wyjaśniona. No i też, co słuchajcie, jeszcze ważne jest w tym to, że pytajcie się tej osoby, rozmawiajcie z nią, starajcie się wszystko wyjaśnić, pytajcie się, czy na pewno nie ma problemu. Bo ja też pamiętam sytuacje takie, kiedy po prostu dziewczyna już w pewnym momencie atakiem zdenerwowania atakowała faceta i to w swoim lokalnym języku czy dialekcie, że nikt tego nie był w stanie zrozumieć, a ona już po prostu taka frustracja wyrzucona z niej, że, no, że chciała się w końcu wypowiedzieć na ten temat. Z językami, słuchajcie, jest jeszcze jedna fajna anegdota, o której chyba nigdy wam wcześniej nie mówiłem. A na momencie poznałem osobę, która była świadkiem tego wydarzenia. Ja niestety nie byłem tego świadkiem wydarzenia, a szkoda, bo pewnie bym się uśmiał naprawdę. No ale chodziło o to, że rozmawialiśmy na temat nauk przedmałżeńskich. Na Filipinach też coś takiego obowiązuje, że trzeba zrobić takie jakby nauki przedmałżeńskie. Ogólnie to jest śmieszne, bo ja byłem na naukach przedmałżeńskich, które były w ogóle w Visaya, czego nie rozumiałem. Nie było wtedy organizowanych angielskiego. Oni mi powiedzieli, że tak czy inaczej mam przyjść, żeby tylko podpisać się na liście, że te nauki odbyłem. No tak też zrobiłem, nic z tego praktycznie nie rozumiałem. Krystyn coś tam mi tłumaczyła, po 5 minutach jej powiedziałem, że słuchaj, wiesz co, nawet mi tego nie tłumacz, bo i tak tego nawet nie będę pamiętał, więc dobra, podpiszę się na liście i wychodzę. No rozmawiałem ze znajomym, który był na takich naukach i te nauki były w języku angielskim. No i siedziało tam dużo par, chyba z 20 par i kilka par obcokrajowców. No i właśnie mój znajomy też był na tych naukach. No i ta osoba, która prowadziła te nauki, w pewnym momencie mówi tak, czy wszyscy rozumieją w języku angielskim. No i te pary tam mówią yes, of course, yes, yes, tak, 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 tak. Te filipińskie pary, co tam były, też powiedziały, że nie ma problemu, że możemy to robić w języku angielskim. No a jedna dziewczyna, taka młoda, bardzo, bardzo podobno piękna dziewczyna, podnosi rękę i mówi tak, ale mój narzeczony, taki chyba po 50, on jest Francuzem i on nie rozumie angielskiego. No to ona to powiedziała na całą salę oczywiście, no to prowadzący mówi tak, tak, dobrze wie pani co, no ale ja też nie znam francuskiego, więc może zróbmy tak, ja będę mówił w języku angielskim, tak jak tutaj już ustaliliśmy, a pani będzie tłumaczyła jemu w jego języku, czyli po francusku. Na co wszyscy okej, a ona wstała, mówi, ale ja też nie rozumiem języka francuskiego. No to jakim cudem oni się w ogóle dogadują? No może miłość nie zna barier językowych. No i na koniec, słuchajcie, tego odcinka jeszcze taka jedna mała, fajna anegdota, bo to jest to, żebyście zrozumieli właśnie Filipiny i też czasami podejście niektórych dziewczyn czy też kobiet do różnego rodzaju tematów i pewnego rodzaju różnic kulturowych, które mogą was naprawdę zszokować. Ja opowiadałem wam wiele razy o moich sytuacjach, o śmiesznych sytuacjach, jak to z Krystyn miałem na początku. No,
O tym nie będę mówił jeszcze raz. Zobaczcie sobie moje filmiki archiwalne. Natomiast nie wspominywałem wam chyba o jednej sytuacji, który mój znajomy był w tej sytuacji. Poznał przepiękną dziewczynę Filipinkę, dużo młodszą oczywiście też od niego, niestety. Oczywiście wzięli ślub, mieszkają razem, są szczęśliwym małżeństwem, teraz obecnie są w Europie razem, no ale mieszkali przez długi okres tutaj na Filipinach. To jeszcze było 3-4 lata temu. No i słuchajcie, mieszkali w Walencji, naprawdę w bardzo ładnym mieszkaniu i nigdy nie rozmawiali na temat takich podstawowych rzeczy. Do momentu, kiedy doszło do pewnych właśnie sytuacji wymiany zdań. No, on się nigdy by w życiu tego nie spodziewał, ja też bym się w życiu czegoś takiego nie spodziewał i pewnie nikt by się w życiu czegoś takiego nie spodziewał, natomiast słuchajcie, on codziennie rano wstawał, rano tam wyciągał sobie mleko z lodówki i się zastanawiał, mówi, że kurde, czemu ta lodówka tak słabo mrozi? Co jest grane? Może, że to jest ta temperatura na zewnątrz taka wysoka, no i ta lodówka nie nadąża na tym, żeby mrozić, czy po prostu chłodzić te całe wszystkie napoje, mleko, nawet inne rzeczy. No i to, ale tak z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc nie przejmował się tym, no bo myślał, no dobra, może lodówka jest słaba, może trzeba ją zmienić za jakiś czas. No i doszło do pewnego rodzaju rozmowy kiedyś, jak siedzieliśmy przy piwie, tam jeszcze siedziała zresztą jego żona, siedziały inne osoby i on tłumaczy o tym właśnie, że mówi, a bo ty kupiłeś nową lodówkę, to słuchaj, jaką dobrą lodówkę kupić, bo nasza coś mi nie mrozi w ogóle. Ale mówi, nie jest jakaś stara, wszystko jest okej, ale codziennie rano jak wstaje, to wszystko jest w zasadzie ciepłe. No w ciągu dnia to jest okej, ale rano jest ciepłe. Na co jego żona wtrąciła się do rozmowy i dobrze, że się wtrąciła, pewnie on dalej by nie wiedział i może by nawet lodówkę zmienił. Ona mówi tak, mówi, to może ja przestanę ją wyłączać na noc. Tak. Ona codziennie wieczorem przed pójściem spać wyłączała lodówkę. Wyłączała lodówkę dlatego, że u niej w rodzinie się tak robiło, że w ciągu nocy ta lodówka nie powinna chodzić, no bo się zużywa prąd. No ona pochodziła z bardzo małej wioski, gdzie te pieniądze, powiedzmy, zawsze były problemem. Dlatego oni wyłączali to na noc, żeby rano włączyć, żeby z powrotem lód się na przykład zrobił w zamrażarce, no i wieczorem znowu wyłączali, no bo tak naprawdę wtedy lodówka chodziła tylko przez połowę czasu. No on był zszokowany tym, że ona to w ogóle robi. No i tak walnął jeszcze tekstem, mówi, to co ty jeszcze w ogóle wyłączasz na noc? A ona mówi, no wodę wyłączam w całym domu na noc. No i w tym momencie on się tak mówi, no to już wyjaśniliśmy nawet drugi problem, że czasami jak ja rano pójdę do ubikacji i chcę wodę spuścić, a jej nie ma. Więc dobrze, że przynajmniej to też już wiemy. No i tą anegdotą, słuchajcie, zakończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Dziękuję za wasze wsparcie na Patronite, za wirtualną kawę. No i oczywiście dziękuję wam bardzo za subskrypcję tego kanału. Do zobaczenia za kilka dni. Pozdrawiam serdecznie z Filipin. Pa!